Pani starosto, jesteśmy na dziedzińcu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sieradzu. 12 sierpnia szkoły były zobowiązane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej wywiesić po raz pierwszy listy kwalifikacyjne uczniów do poszczególnych placówek, między innymi, które Państwu podlegają. Ten proces trwa, nawet dzisiaj wchodząc tutaj widziałem uczniów, którzy z zadowoleniem z rodzicami stwierdzają, że na tych listach się znajdują. I co dalej? Czekamy do 19 sierpnia, do godziny 14, na dokumenty uczniów. Jeżeli rzeczywiście potwierdzą swoją obecność w danej szkole, no to będą uczniami tej szkoły. Natomiast jeżeli zmieniliby zdanie, to jakby dla nich zaczyna się proces rekrutacji od nowa, tam gdzie będą wolne miejsca, gdzie one się pojawią. Jeżeli chodzi o szkoły, które podlegają powiatowi sieradzkiemu, szkoły ponadgimnazjalne, ponadpodstawowe, mamy nabór w sieradzkich szkołach piękny, w liceach po 4 oddziały, bo tak zaplanowaliśmy w sieci i jest pełen nabór do jednego liceum i do drugiego. Zespoły szkół ponadgimnazjalnych, uczniowie w tych zespołach, gdzie są technika, wybrali zawody. Były zawody, które cieszyły się dużym powodzeniem i takie, które cieszyły się mniejszym. Ale czy te szkoły zawodowe cieszą się większym, patrząc na przykład analogicznie na rok ubiegły, powodzeniem i zainteresowaniem? Powiem tak, mamy pełny nabór, aczkolwiek dostosowaliśmy go też do warunków. I wszystko zależy od tego, jaki zawód. Propozycja czasami taka, która nam się wydawała propozycją, no powiedzmy taką bardzo dobrą, odpowiadającą potrzebom, nie przyjęła się. Może to też troszeczkę wynik pandemii, że szkoły nie mogły dotrzeć do uczniów, poinformować, przedstawić. Na przykład w zespole szkół numer 2 nie zrobiliśmy pełnego naboru, w związku z tym nie zostanie uruchomiona nauka w zawodzie technik rachunkowości. A zdawało nam się, że jest to zawód dzisiaj bardzo potrzebny, patrząc na to, że wszelkiego rodzaju działalność, nawet działalność rolnicza, ma być rozliczana właśnie poprzez tę rachunkowość, którą trzeba będzie prowadzić. To ja pociągnę ten temat dalej. Proszę powiedzieć, jakie kierunki właśnie tutaj w tym zespole szkół cieszyły się największym powodzeniem i co udało się Państwu wprowadzić i co trafiło do potencjalnych kandydatów i przyszłości uczniów tej szkoły? Nieprzypadkowo jesteśmy na dziedzińcu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Sieradzu, czyli mówiąc po sieradzku w dawnym Mechaniku, dlatego że ta szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, znacznie więcej niż miejsc, ale i też była przedstawiona, jeżeli chodzi o naukę w technikach, szeroka oferta zawodów. My mieliśmy pełną świadomość, że nawet nie damy rady uruchomić wszystkich zawodów, ale tam, gdzie było więcej chętnych, one po prostu powstały. I tak, tradycyjnie, zainteresowaniem cieszą się klasy technika, informatyka. Zainteresowaniem coraz większym cieszy się technik mechatronik, to taka przyszłość, to taka automatyka, informatyka, wszystko razem. Uruchomiliśmy po raz pierwszy w zespole szkół zawód technik programista. To też zawód przyszłości i bardzo się cieszę, że udało nam się go uruchomić. Są jeszcze tradycyjne zawody, te, które mieliśmy wcześniej, które przeszły tak troszkę z męskiej woli z zespołu szkół. Jest technik geodeta, jest technik architektury krajobrazu, mamy technika samochodowego, mamy technika budownictwa, mamy technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technika elektryka, geodetę. Także ta oferta jest taka dosyć szeroka na poziomie technikum, ale na poziomie szkoły branżowej również. Są to klasy wielozawodowe, ten system u nas już działa od kilku lat w taki sposób, że kształcenie dotyczące przedmiotów zawodowych prowadzi nam CES, więc możemy sobie pozwolić na grupy bardzo niewielkie, nawet jeden uczeń, jeżeli będzie życzył sobie kształcenia w zawodzie na poziomie szkoły branżowej, znajdzie u nas miejsce. To bardzo szeroko mówiliśmy, tak zwany mechanik sieradzki. Ja zapytam również o inne zespoły szkół ponadgimnazjalne i o licea, bo wiem, że w tamtym roku również w niektórych z liceów wprowadzono
na przykład dwujęzykowy system nauczania. Drugi zespół szkół numer 2 w Sieradzu, Dołek, Ekonomik, różnie popularnie nazywamy. W tym zespole przygotowaliśmy dwie klasy technikum i jedną klasę szkoły branżowej wielozawodowej, uczonej w takim systemie, jak mówiłam wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o zawody, które nie znalazły aprobaty uczniów, to jest właśnie technik rachunkowości i technik hotelarstwa. Byli chętni, ale była to niewielka grupa, w związku z tym nie byliśmy w stanie uruchomić tego kształcenia, ale mamy tam technika ekonomistę, logistyka, żywienia i usług gastronomicznych, technik usług fryzjerskich. Jeżeli chodzi o pierwsze liceum imienia Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, mamy pełny nabór, 4 oddziały. Jest to klasa politechniczna, czyli dawna matematyczna, medyczna, czyli dawna biologiczno-chemiczna, medialno-prawna i lingwistyczna. Jest 100% póki co we wszystkich szkołach, tych, o których mówiłam, uczniów. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że tak będzie również po złożeniu dokumentów. Natomiast jeżeli chodzi o liceum imienia Stefana Żeromskiego, mamy klasę medialno-kulturalną, mamy matematyczno-fizyczną, biologiczno-chemiczną i matematyczno-geograficzną. Czyli szkoła generalnie ścisłymi przedmiotami stoi. Do tego wprowadzone oddziały dwujęzyczne, więc myślę, że takie, które dają uczniom w przyszłości duże możliwości. Jak patrzymy na świat, na tę globalizację, to nawet w polskich firmach często praca prowadzona już jest w języku angielskim, dlatego że świat staje się taką globalną wioską i no, musimy przygotować uczniów do tego, żeby radzili sobie na rynku pracy. Dowiedzieliśmy się z Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, jakie były wyniki tegorocznej matury. 74% zdanych matur. Będzie możliwość poprawki na początku września pod warunkiem, że ktoś nie zdał jednego z egzaminów obowiązkowych. Czy my znamy wyniki egzaminów naszych szkół podlegających Państwu? Znaczy, nie mamy jeszcze dokładnej analizy i nie chciałabym się wypowiadać, żeby nikogo nie krzywdzić, bo trzeba spojrzeć na wyniki w odniesieniu do szkoły, na to, jak było w poprzednich latach. Niewątpliwie te wyniki będą lepsze w liceach sieradzkich, gdzie idzie młodzież z założenia już taka, która ma wyższą liczbę punktów na wejściu, więc też może o te wyniki, nawet nie może, a na pewno o te wyniki łatwiej. Natomiast w odniesieniu do szkół, które kształcą typowo w zawodach, na przykład w technikach, zdawalność matur będzie zawsze troszeczkę mniejsza i tutaj po dokonaniu dokładnej analizy odniosę się do tego tematu. Za chwilę nowy rok szkolny, coraz bliżej 1 września. Sporo pytań bez odpowiedzi, spotkanie z ministrem edukacji narodowej, nowe rozporządzenia. Bardzo dużo pracy i kłopotów z tym związanym. Czy macie już pełną informację, czy czekacie na kolejne? Wszyscy boimy się tego, co będzie i tutaj nie będę ukrywała, że i my czujemy jakiś tam strach przed tym, co nas czeka 1 września. Natomiast dzieci i młodzież niewątpliwie czekają na powrót do szkół, na spotkanie ze sobą, z nauczycielami. No i wiemy, że ta nauka też przebiega zupełnie inaczej niż w systemie zdalnym, ale na to wpływu nie mamy. Będziemy się starali w szkołach zapewnić najlepsze warunki, jakie możemy. W przypadku takim, gdzie będzie możliwość, powiedzmy, rozgęszczenia młodzieży, o tak, żeby nie było za dużej liczby spotkań, żeby tej młodzieży w danym momencie na korytarzach było mniej, będziemy to robić. Ale o tym będą decydować dyrektorzy szkół, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo młodzieży. Oczywiście z naszej strony dostaną takie wsparcie, jak tylko to możliwe. I no cóż, będziemy działać. Miejmy nadzieję, że to nie będzie tak, że jak szybko otworzymy szkoły, tak szybko je zamkniemy, bo chcielibyśmy, myślę, że i rodzice, i dzieci, i nauczyciele, i my jako organ prowadzący też chcielibyśmy bardzo, żeby młodzież uczyła się w klasach szkolnych. Wydaje mi się, że dyrektorzy szkół bez takiego bezpośredniego kontaktu z rodzicami uczniów, z uczniami w tym ostatnim szczególnie tygodniu, czy przedstawić, jak to się będzie rzeczywiście odbywało w danej placówce, że te rzeczy są nieuniknione, ogrom pracy.
Tak, ogrom pracy, szczególnie w przypadku uczniów klas pierwszych, którzy przyjdą, bo uczniowie, ci, którzy już byli w szkole, to poprzez dziennik elektroniczny, poprzez właśnie takie komunikatory mogą się ze szkołą porozumiewać. Natomiast w przypadku uczniów klas pierwszych, no konieczne są spotkania. Oczywiście będziemy tutaj prosić dyrektorów o to, żeby zorganizowali to w taki sposób, żeby zachować względy bezpieczeństwa. Ja mogę podać przykład jednej z naszych szkół, to jest Liceum imienia Żeromskiego, gdzie od matur pani dyrektor zdecydowała, że zostają stoliki na sali gimnastycznej właśnie na te pierwsze organizacyjne spotkania, po to, żeby zachować odległość, żeby było bezpiecznie i myślę, że pozostałe szkoły w ten sam sposób będą to czynić. Wiem, że z dnia na dzień spływają kolejne informacje związane z tym, jak rozpocząć, w jaki sposób prowadzić naukę w szkołach. Miejmy nadzieję, że to Państwu pomoże podjąć jedynie słuszne decyzje w imię bezpieczeństwa własnego, nauczycieli i przede wszystkim uczniów. Tak, myślę, że najważniejsze jest życie i zdrowie, nawet gdyby nam miał uciec kolejny rok szkolny, uciec w sensie nauki w szkole, w klasie. Trudno, trudno. Życie i zdrowie młodych ludzi, no i nie tylko młodych, jest naprawdę największą wartością i myślę, że to nam będzie przyświecało. I zapewniamy Państwa, że wrócimy jeszcze do rozmowy przed rozpoczęciem roku szkolnego, aby zobaczyć, czy rzeczywiście pełny pakiet informacji już spłynął i Państwo wiecie dokładnie, jak postępować 1 września. I do tematu matur. Dziękuję. Do tematu matur. Dziękuję bardzo.